serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Twój jednoślad zanim zepsujesz. Dzisiaj o gaźniku, o czyszczeniu gaźników. Jak należy czyścić gaźniki? Wiele osób czyści gaźniki w sposób taki, że rozbiera gaźnik, przedmuchuje go sprężonym powietrzem i myślą, że to wystarczy. Gaźnik czyszcząc należy go rozebrać w mak, tak zwany mak, żeby po prostu można było dostać się powietrzem i odpowiednimi środkami do czyszczenia do każdego zakątka tego gaźnika. W następnym wejściu opowiem, jak pokażę, jak wygląda rozebrany gaźnik Delorto z skutera Gillera. Także w następnym wejściu będzie reszta pokazana. Gaźnik mamy otwarty, zdjęliśmy komorę pływakową gaźnika. Najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie, czy w komorze pływakowej nie zalegają jakiekolwiek resztki, jakieś zabrudzenia, że tak powiem, jakieś odłamki, bo czasem tak się zdarza, że z paliwem nawet przez litr coś się w stanie płynnym potrafi dostać, potem się to zamienia w jakieś zbite grudki. Tutaj widzimy, że jest w miarę, nie wiem czy to widać, w miarę czysto, więc wiemy, że do gaźnika nic takiego się nie dostało. Czasem jest tak, że już to jest gdzieś w dyszy zatkane, skuter nie jedzie, nie ma wolnych obrotów. Jeśli skuter nam odpala, a nie utrzymuje wolnych obrotów, może być kilka przyczyn. Najczęstszą przyczyną jest to, że jest zatkana dysza wolnych obrotów, którą widzimy tutaj w tym miejscu. To jest dysza wolnych obrotów, to jest dysza główna i dysza ssania. Wszystkie te dysze są wymienne, można sobie je wymieniać wedle, no może nie uznania, ale wedle tego, jaki mamy silnik i jakie parametry musimy osiągnąć podczas regulacji tego silnika. Wiadomo, że większe pojemności wymagają większych dysz wolnych obrotów i dysz głównych. Za chwilę w dalszym ciągu będziemy rozbierali gaźnik, będę tłumaczył co i jak. Widzimy tutaj już rozebrany kompletnie gaźnik, że tak powiem do zera. Jest sama budowa, można jeszcze wyciągnąć prowadnicę iglicy. Nie, siedzi mocno, więc nie będziemy na siłę tutaj wyciągali. Najważniejszą sprawą jest to błąd, który popełniają ludzie. Nie wykręcają śruby z zaworu, bo to jest jako zawór działa. Zaworu, który tutaj nam skład mieszanki reguluje. Z reguły tam mamy zawsze zabrudzenia, ponieważ filtr, jeśli czegoś nie wyłapie, tym kanałem po prostu wciąga jakieś zabrudzenie. Osadza się to w dyszy, która ma przekrój około 0,30 mm. Jest to mała dysza, bardzo mała, można powiedzieć. Najważniejszą rzeczą jeszcze podczas czyszczenia gaźnika, zanim zaczniemy dmuchać te dysze, jak to niektórzy nazywają, jest sprawdzenie światła tej dyszy. Oczywiście no tutaj tego nie zauważymy, bo ta dysza jest bardzo mała. Jest najważniejszą sprawą sprawdzenie światła dyszy. Czy coś przez tą dyszę widać? Jeśli mamy światło, to znaczy, że ta dysza nie jest do końca tak bardzo zabrudzona. Jeśli nie widzimy tego światła, należy ją po prostu przekłuć jakąś szczotką drucianą, jakimś włosem ze szczotki drucianej albo kalibratorem. Do dysz też można wyczyścić, są takie rzeczy. I to jest najprostszy, najlepszy sposób na to, żeby fizycznie tą dyszę wyczyścić w ten sposób. Nie po prostu tylko dmuchać, bo to nie zawsze nam daje pożądane efekty. Teraz powiem, czym czyścimy taki gaźnik. Pamiętajcie, nie czyścimy gaźnika nigdy, przenigdy jakimś rozpuszczalnikiem nitro czy pochodnymi rozpuszczalnika nitro, ponieważ to niszczy nasz gaźnik. Niszczy nam dysze, robią się osady, których nie widzimy zresztą w środku. Niszczą się wszystkie uszczelnienia, gumki, także membrany, uszczelki i tak dalej. Plastiki się rozpuszczają. Akurat widzicie, jak widzicie w tych gaźnikach Delorto, zawsze komora pływakowa jest plastikowa, prawda? Oczywiście jest to plastik odpowiedni, który nie rozpuszcza się podczas kontaktu z benzyną. Zawsze stosujmy środki do czyszczenia gaźników.
niekoniecznie muszą być dedykowane. Ja to robię zawsze benzyną ekstrakcyjną, która jest neutralna, jeśli chodzi o gumę, uszczelnienia i takie sprawy. To jest najtańszy sposób i najlepszy, najskuteczniejszy, jeśli chodzi o wyczyszczenie gaźnika. Już to wspomniałem we wcześniejszych filmach. Benzyna ekstrakcyjna rozpuszcza wszelkie zabrudzenia związane ze smarami, olejami i tak dalej. Oczywiście nie rozpuszcza tłuszczów zwierzęcych, no, z którymi nie mamy do czynienia nigdy, więc nie potrzeba. Także używajmy środków do czyszczenia zawsze dedykowanych albo benzyny ekstrakcyjnej, która nie powoduje nam tutaj rozpuszczania gumek ani żadnych innych elementów, bo szkoda, gdyby zawór się miał uszkodzić iglicowy, no i wtedy no, już byłaby, no nie mogę ostrości złapać, można uszkodzić sobie ten zaworek gumowy i wtedy jest katastrofa, trzeba wymieniać. Znowu 15-20 zł zawór plus koszt przesyłki z jakiegoś sklepu internetowego, ponieważ stacjonarne sklepy rzadko to mają, tylko na zamówienie u nas. Szkoda naszej kasy, prawda? Jak widzimy, gaźnik mamy już poskładany kompletnie, możemy przystąpić, oprócz oczywiście automatu sania, o którym chcę tutaj kilka słów jeszcze powiedzieć, i będziemy mogli przystępować do montowania gaźnika, ustawiania jego. W większości ludzi mówi, że zepsuty ma elektrozawór sania, bo mu nie działa, bo mu nie odpala. Musimy pamiętać o tym, że jeśli sanie jest uszkodzone, to ono zawsze jest otwarte i skuter musi odpalać. Silnik musi się uruchamiać bez względu na wszystko. Sanie może się zepsuć tylko na jeden sposób. Przestaje tutaj grzać grzałka, która w cylinderku rozciąga nam parafinę i zamyka zawór. On się powinien wysunąć po kilkunastu minutach, w niektórych modelach po kilku minutach. Teraz jest schowany, więc znaczy, że sanie mamy uruchomione, otwarte. Jeśli podłączylibyśmy do wtyczki napięcie 12 V, może być to stałe lub zmienne napięcie, a w tym wypadku akurat jest zmienne z instalacji brane napięcie. Po kilku minutach ten zawór by się nam wysuwał i ta gumka by zamykała dolot paliwa przez dyszę ssania. Więc jeśli ssanie się grzeje i wysuwa nam się powoli zawór, ssanie jest dobre. Nigdy to nie działa tak, jak ludzie myślą, to jest błędne myślenie, że podłączymy napięcie, to powinno wskoczyć, jak to było kiedyś w maluchu, dysza wolnych obrotów, taka elektrozawór dyszy wolnych obrotów. Nic bardziej błędnego, także elektrozawór działa w ten sposób, że grzałka się nagrzewa, rozciąga parafinę w cylinderku i powoli nam się wysuwa ten tutaj zaworek do zamknięcia do lotu paliwa ssania. To by było wszystko na temat gaźnika. Proszę odwiedzać mój kanał, będę tutaj sukcesywnie zamieszczał na nim jakieś filmy, porady. Jeśli się Wam przydał, prosiłbym o jakieś lajki, jeśli można zapraszam na mój Facebook, do polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do naszego sklepu internetowego na www.sklepmyślnikczęści.pl. Tam też mamy części, kaski, akcesoria. Możecie Państwo odwiedzać. Uprzejmie dziękuję za uwagę i do następnego zobaczenia, usłyszenia.